Hej, z tej strony Q, a to jest Sekiro Shadows Die Twice. Siemaneczko pozytywni, w dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że macie jakiś popcorn, jesteście wyspani, kawa pod ręką, energol jakiś albo coś takiego, no bo będzie dużo gadania, dużo słuchania, więc zacznijmy może tutaj, podejdziemy sobie do Emmy. W poprzednim odcinku tutaj pokonaliśmy Genichiro, teraz sprawdzimy, co słychać u Emmy i co słychać u panicza Kuro. Kuro jest na dole. Z racji tego, że tu będzie mało akcji i jakichś takich wybuchów, to troszeczkę podgłośniłem wam tutaj dźwięk. Mam nadzieję, że będzie ok względem mojego dźwięku, względem mojego głosu. I zejdźmy sobie na dół. Tutaj mamy kolejny posążek. I tu ogółem mamy, no, takie pomieszczenie, w którym Kuro sobie teraz aktualnie mieszka. Najpierw sobie ogarniemy posążek. Proszę bardzo. I teraz podejdźmy, zobaczmy, co tam słychać.足の出さねばなりませぬ。狼よ、我が血は流因は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む、不死の契りも、落ち水も、流骸も皆そうだ。 人の人としての生き方を歪めてしまう。私は流因の不死が生む淀みの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。 No i jak widać, panicz Kuro troszeczkę się zmienił od ostatniego czasu. A dlaczego? A dlatego, że ostatnim razem mieliśmy jak byliśmy razem z Kuro na samym początku gry, mieliśmy taki plan, żeby po prostu uciec z Ashiny, rzucić wszystko w pizdu i wyjechać w Bieszczady albo gdzieś indziej. No ale widzicie, Kuro przez to, że tam razem z tym Genichiro podróżował aż do zamku, przez to, że widział tyle cierpienia dookoła, tak mi się przynajmniej wydaje, że to przez to, i ogółem porozkminiał wiele rzeczy, dowiedział się wielu rzeczy, no i w końcu kapnął się, że jednak ta jego nieśmiertelność i to wszystko, to więcej jest problemu niż pożytku z tego. I on chciałby coś z tym zrobić, a nie tylko po prostu uciekać. Dlatego teraz możemy być trochę zdziwieni, jeśli pamiętamy nasze ostatnie tutaj motywy, jakie kierowały tymi postaciami. Możemy dać pomóż Kuro, chociaż tak naprawdę tutaj wyboru nie mamy. Co się stanie, jeśli damy pierwszą opcję? No właśnie. Pamiętamy, ojciec nam powiedział, że no, musimy go chronić i tak dalej, i nie możemy tutaj nagle robić tego, co Kuro sobie nagle chce. Więc zgodnie z kodeksem musimy po prostu go chronić. それが我が父より課せられし掟になれば、そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か、三度か、あるいは数え切れぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば幾度でも。そなたは不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。 No i Kuro go namówił. Wilk dał się namówić. Porozmawiajmy dalej. O proszę. Otrzymana od Kuro księga na temat zrywania więzów smoczego dziedzictwa. Wygląda na starą, oprawa jest porwana i brakuje części stron.
Jest tu opisany sposób odprawienia rytuału zerwania nieśmiertelności. Znajdź sanktuarium za źródlanym pałacem i wypij łzy świętego smoka z boskiej krainy. Kono Ashina no shiro ni nokosarete ita furui kiroku da. Senkyo no kami naru ryū no namida. Ah, sono ryū no namida という mono ga areba, osoraku waga ryūin o tatsu koto ga dekiru. Shikashi 宣教とは一体。うん。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。 Dobra, sprawdźmy kadzielnicę. Skoro mówi, że należała do kogoś innego. この香炉は。かつてこのアシナの城には 私とは別の流因の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。その方は今は亡くなられて久しいようだ。源の後期まといて戦況へ帰る。そう言い残されたとか。つまり源の後期。 それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは狼よ。まずはそれを解き明かそう。 No i teraz usłyszeliśmy, że jeszcze przed Kuro był inny panicz. Było inne dziecko z tą całą nieśmiertelnością. I nazywał się ten ziomek Takeru. I to jest jego kadzielnica. Pozostawił po sobie takie słowa właśnie jak to, że bosko pachniał. Shite, ikani shite shiraberu ka. Kono shiro ni wa Takeru-sama ga nokosareta shomotsu ga aru. Senkyou ni kaeru sube o motome, atsumerareta mono daro. Watashi wa sochira o sagutte miyou. Senkyou e no ikikata nomi de naku, fushidachi. それ自体についても探っては。お、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。Okej, musimy porozmawiać z Ishinem. Nie dość, że musimy się dowiedzieć, jak się dostać do boskiej krainy, to jeszcze musimy się dowiedzieć, jak przeprowadzić rytuał tego całego zerwania nieśmiertelności. 一心様はこの天守の外離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少し、お加減がな。入る術は。屋根上に豊かの衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。豊かの衆は目印にのろしを使うとか。 あ、豊かののろしをたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。 No dobrze. 一心様にお会いして、節立ちの手がかりを聞いてきてほしい。この天守の外、開き窓から屋根を頼んだぞ。 Dobra, musimy teraz pogadać z Ishinem. Może będzie coś wiedział, jak znaleźć te ostrze nieśmiertelności. I teraz tak, musimy iść za dymkiem, czyli dymek jest tu. Dymek jest tam i tam. Czyli możemy po prostu albo skoczyć tutaj i tam, albo po prostu iść tędy, co ja zawsze robię. No i sobie wejść tutaj. Już tu wcześniej byliśmy, może pamiętacie, może nie. I Ishina tutaj nie było. Tym razem jest. Ja przyszedłem wtedy stąd. Nie wiem, czy kojarzycie to miejsce. Widzicie? Tam jest dwóch, po lewej i po prawej jest ten ninja i tu jest jeden ninja. I ja tutaj walczyłem z nimi trzema naraz. Oni tu pilnują.
I tutaj jak wtedy przyszedłem, to Ishina nie było, bo on wolał coś innego robić. Miko-sama no mei ni te. O! Ukagaitai koto ga. Sono mae ni saki ja. Hobi ni tottokei. Najpierw sake, no tak. Chcemy porozmawiać, to najpierw jakieś, wiecie, coś mocniejszego. Butelka mętnej, nierafinowanej sake otrzymana od Ishina. Sake to trunek, którym należy się dzielić. Ta mętna sake jest jedną z ulubionych Ishina z Ashiny. Ma intensywny, bogaty smak. Znana jest również z tego, że szybko upija. Zbyt szybko. Ochimizu ni mirareta waga mago Genichiro. よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。巡ってここに至るか。 Chciałbym się więcej dowiedzieć o zerwaniu nieśmiertelności. Miko-sama no mezas fushidachi. Sono kagi to naru mono. Fushigiri. Fushigiri naraba. Arui wa kagi to naru yamoshirenu. Fushigiri. Jinjou na sube de wa shinanu mono sura korosu. Sore yue ni na. Shinanu mono to wa? Mushitsuki to ka itta ka no. Washi mo mita koto wa nai. Na przykład mnisi. Z robalami. Dobrze, to może mi powiesz, gdzie jest to ostrze? Fushigiri wa izuko. Senpōji ni aru to kiku. Tada, fushigiri wa nukenu to iu zo. Nukenu to wa? Tada so tsutawatte oru no yo. Da ga ima ya ano tera wa mon o tozashite oru. Namakusa domo me oyama ni komori nani o shite oru ka wa shiranu ga. W porządku, dziękuję. Yukuka, Sekiro. Fushidachi. Sore mo mata iksa yo. Oczywiście jeszcze się z nim napijemy. Kakawaru mono no negai yara kuwadate yara ga uzu o maki oru. Mayoeba sono uzu ni nomare. Iksa ni yabureru. Sou ja. Kimo ni meijite oku ga ii. Sekiro yo. Mayoeba yabureru zo. Dobra, dziękuję bardzo za pomoc. Dostaliśmy mętną sakę. Teraz możemy wrócić do naszego panicza. Sprawdźmy, gdzie on teraz jest. Kuro kaszle, mimo że kicha. Sprawdźmy, gdzie on jest. Patrzcie, jakaś notatka. Wilku, list boskiego potomka. Wilku, znalazłem coś. Otworzyłem bibliotekę, w niej się spotkajmy. Kuro. O, jest. Siemaneczko, ziomek. Ale biblioteka, no w sumie widziałem troszkę obszerniejsze, ale okej.
埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい、不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り。先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに流因の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。行為。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。ああ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。Kwiat? Dobra, możemy teraz parę zrobić rzeczy. Mamy temat kropli Sakury. Krople Sakury, z tego co pamiętacie albo i nie pamiętacie, zdobyliśmy po pokonaniu Pani Motyl. Czyli ogółem ten przedmiot mamy już od dawna. Więc dajmy mu, pokażmy mu tą kroplę. Miko-sama, kochiro. Kore wa moshi ya Sakura Shizuku ka? Sore wa 流因の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜しずくもまたそなたの力としよう。Oczywiście, że chcemy. ありがたく。わかった。目を閉じてくれ。はっ。タケル様の流因もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。Tylko dlaczego tę kroplę miała pani Motyl? もう目を開けてよいぞ。はっ。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。Gioi. W porządku. Dostaliśmy po prostu. そういえ、そこにある人の形が書いてある一心様が忍びどういったものか、司祭はわからん。忍びの名がつくものだ。Tak, tak, okej. Okay. Tutaj przerwałem rozmowę, bo chciałem wam pokazać od razu, co to dostaliśmy. Dostaliśmy trzecie kółko do wskrzeszania. Więc teraz zamiast dwóch mamy trzy te kuleczki. O, Okamio. Aratana tegakari o mitsuke. O, co znalazłeś? Ishi ja. Ishi to. Kore o mite kure. Antyczny skrypt Okami. Stara notatka klanu Okami, który szukał drogi do boskiej krainy. Pachnący kamień, który jest obiektem kultu w głębinach Ashiny, trzeba rzucić się w czeluść, by go znaleźć. Dzięki niemu źródlany zapach będzie gotowy, ruszajmy zatem do boskiej krainy. Jak pamiętacie, my się już rzuciliśmy w czeluść i my już też zdobyliśmy kamień. Więc ta notatka jakoś super mocno nam nie pomoże, ale jeśli ktoś nie bawił się w poboczne właśnie rzeczy, może bardziej w poboczne ścieżki, i szedł od razu do Genichiro, żeby uratować Kuro, no to to jest dość fajna wskazówka. Kuro. Minamoto no ko o motometa mono ga shirushita shomotsu ja. Kouki o hanatsu ishi ga matsurareta mura ga aru sou da. Święta wieś. Doushita okami? Gdzie wszyscy chleją. Sonata no motte oru sono myou na katachi no ishi. Moshi ya Minamoto no ko o no ishi ka? Dokładnie tak. O, kono ishi. Nani yara matsurarete orimashita. O, sore wa shomotsu ni shirusarete ita toori da na. Hai. Sono ishi no atta saidan ni kaguwashiku koshi ire tate matsuru. Sou kakarete orimashita. Koshi ire. Sore wa dono youna tokoro ja?岩戸の奥の洞窟です。
そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ、考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか。かぐわしくとは、源の好機をまとうこと。それを指しておるのやもしれぬな。ああ、そうだ。私の方も調べが進んだと。Cały czas coś odkrywasz, ty mały odkrywco jeden. Ale nie wiem, co それは。流因の巫女の血。つまり、私の血だ。九郎様の血。ですが、それは。No, gdybyś był kobietą, byłoby łatwiej. ああ流因の巫女とは、そうしたものだ。だが、源一郎殿の居室で、タケル様の故障の式を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。Oh. ひとまず、これをそなたに渡しておこう。Pamiętnik Giermka, stary wpis dziennika Giermka Takeru. Pan Takeru trzymał rękę nad kadzielnicą i usiłował zranić się mieczem. Jednak, o dziwo, rany natychmiast się goiły i nie uronił nawet kropli krwi. Pani Tomoe powiedziała, bez niego nie możesz krwawić. Ciekawe, o czym mówiła. Sate, waga ci o nagasu sube, i kani shirabeta mono ka. Ema dono ni kiku no wa dou de shou? Kusushi nara ba...人の体に明るいか。確かに、そなたの言う通りかもしれぬな。Dobrze, to prawda. Emma może coś wiedzieć, bo w końcu jest lekarką, więc powinna wiedzieć jakieś takie pierdoły. Czyli dowiedzieliśmy się z tej notatki, że... swoją drogą, Takeru i Tomoe mogli być blisko ze sobą, skoro tak razem próbowali tutaj się ogarniać z tym. Z tą nieśmiertelnością też. Dowiedzieliśmy się, że ten cały nieśmiertelny panicz potrafi krwawić, ale jeszcze nie wiadomo jak. Więc to nam daje już nadzieję na lepsze jutro. Iścin-sama tomo awareta yo desu ne. De o iwareta. Gen-ichiro dono o kitta koto e. So desu ka.源一郎殿、まさか、オチの檻を飲まれているとは。それは何だ？オチ水の中でも、特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。オチの檻を口にした者は、当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど、強靭な肉体に変貌する。あれは、もともとは我が死。道元が調べていたもの、調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについて。道順？聞いた。して。共に不死立ちを果たそうと思う。そう。今までの助け、かたじけない。まるで根性の別れのよう。私は、主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声がけください。クスシとして、助けとなりましょう。Mamy nasiona? Nie mamy. Porozmawiajmy jeszcze. 狼殿、ほんの少し。眉間のシワが薄くなったように思います。九郎様の不死立ち、どうか叶えて差し上げてください。Dobra. To tutaj o tej nieśmiertelności to jakoś tak dużo to nam nic nie powiedziała raczej. Zobaczmy, co tam Kuro powie. 私の血もまた、この材料とはな。我が血を流す術。クスシのエマ殿に。No nie, ona nie wie, ale możemy porozmawiać na temat kwiatu jeszcze.
花とは。まずはこれを。お、kolejna notatka. Notatka pachnący kwiat. Notatka od Kuro, spisana ręką Takeru, dawnego potomka smoczego dziedzictwa. Ponoć krewni Tomoe zebrali niegdyś źródlany zapach i zjawili się w pałacu. Krewni Tomoe. Tam, gdzie wody odnowienia tworzą głębokie zlewisko, można znaleźć klucz. Biały kwiat o intensywnym zapachu. Kurwa. Takeru-sama ga nokosareta mono da. Senkyou ni kaeru tame, Minamoto no kouki nitsuite shirabete ita no daro. Kono ashina o tsuranuku, Minamoto yori nagare izuru mizu. Sono mizu ga koku tamatta basho de saku, shiroi hana nitsuite kakarete iru. Dou yara sore ga Minamoto no kou no hitotsu de aru yō da. なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には水元の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある城蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。W porządku? そう、そこにある一心同一心の。W porządku, dobra. Przy okazji możemy sobie też zerknąć tutaj, bo leży jakiś klucz. Klucz do kapliczki w twierdzy. No i proszę bardzo. My tam już byliśmy. Twierdza to jest to miejsce, gdzie było pełno tych snajperów i ciężko było się tam dostać. Klucz do kapliczki położonej w głębi twierdzy. Bramę za posążkiem kapliczki można otworzyć. Klan z zatopionej doliny strzela do każdego obcego, który się zbliży, a największy postrach wzbudza broń palna wężookich. Członkinie tego elitarnego oddziału to potomkinie dawnego klanu Okami. Doskonały wzrok pozwala im razić ofiary z dużej odległości. No właśnie, ale na szczęście my już tam byliśmy, więc nie będziemy musieli jeszcze raz przez to wszystko się przechadzać. Teraz wystarczy tylko, że ogarniemy sobie teleport tam. Ale zanim to wszystko ogarniemy, to ja jeszcze spróbuję zrobić taki jeden manewr. Nigdy nie pamiętam dokładnie, w którym momencie to powinienem zrobić, ale spróbujemy to zrobić teraz. Musimy odpocząć. Okej. I teraz tak. Teraz z tego co pamiętam, to tutaj możemy od której strony podejść, kurde. Tylko nie pamiętam, gdzie to było i które to było piętro. To chyba nie było te piętro, czekajcie. Dobra, najwidoczniej źle patrzę. A tu jeszcze jest item, tak by the way. Taka sakiewka. Widać ten item na cutscence, jeśli go ominiemy. No nic, dobra, wracamy na górę. Wybaczcie za te moje wygłupy. Także dostaliśmy pełno różnych notatek, pełno różnych poszlak i tipów, co możemy zrobić, kiedy, jak, po co i dlaczego i tak dalej, więc zerknijmy sobie może teraz na nasz dobytek, przedmioty kluczowe. No i co? I zobaczmy sobie, co my tu mamy. Mamy tak, kamień ochronny. Jeden ze składników kadzielnicy, których boski potomek potrzebuje do zerwania nieśmiertelności. Potrzebujemy do tego rytuału jeszcze krew od Kuro, więc musimy zdobyć prawdopodobnie te ostrze nieśmiertelności. Wszystko na to wskazuje, że te ostrze jest tutaj kluczem do zranienia panicza. No i druga rzecz to musimy zdobyć też ten kwiat. No. I tak to aktualnie wygląda. Tu widzę, że mamy pełno chlania pod ręką i tak dalej, zerwanie nieśmiertelności, proszę bardzo, tutaj mamy te wszystkie notatki, proszę bardzo, tu jest pachnący kwiat, tam gdzie wody odnowienia tworzą głębokie zlewisko, czyli tutaj doszliśmy do tego, że to musi być w zatopionej dolinie, a ostrze nieśmiertelności znajduje się w świątyni Senpo, a co tam jeszcze było? Aha, a ten kamień znajdował się w wiosce Mibu. Ten kamień już mamy z głowy, więc o tym już nie musimy myśleć. Także teraz
Tawi, nam tu jeszcze mamy notatkę więźnia, widzicie? Stara księga Okami nie zaprowadzi mnie dalej. Czy oni naprawdę dotarli do źródlanego pałacu? Chyba nigdy się tego nie dowiem. Kotaro, wybacz mi. No właśnie, tutaj mamy i Okami, i jeszcze Kotaro w tym notatce. I tutaj jeszcze była ta rozkmina o rzucaniu się. Więc tak to wygląda aktualnie. Pozytywni. Więc pociśniemy sobie najpierw do świątyni Senpo. A Kuro jeszcze tutaj mówił o tym. To w sumie okej, okay, mogę wam pokazać, gdzie to prowadzi. Takie sneaky picky ninja. Tadam! I gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj, na samym początku, w naszej bazie. W naszej bazie. I teraz zapytacie może, jak to działa? Przecież to jest z dupy nielogiczne przecież, bo... No bo jak, kurde, no to przecież za ścianą nie ma tego zamku, no hello. No właśnie, tutaj widzicie, jest taki znak. To są znaki Shinobi. Jak nie wiesz, jak coś wytłumaczyć logicznie, to po prostu tłumaczysz to magią. W tym przypadku magia ma postać technik Shinobi. Więc podobny właśnie znaczek jest też po drugiej stronie tam w zamku. I możecie sobie to tłumaczyć jak tylko chcecie, że to teleportuje, że to, nie wiem, przenosi nas jakoś w czasie, w przestrzeni. Co tam tylko chcecie sobie wymyślić, to sobie możecie wymyślić. Ja tu jeszcze zajrzę, czy ja mogę sobie u niego zrobić... O! Właśnie. Czy ja mogę sobie jakoś fajnie ulepszyć to narzędzie? Swoją drogą to widzę, że nie wbudowałem jeszcze jednego, bo my znaleźliśmy Sabimaru, prawda? Klinga Sabimaru pozwala zadawać szybkie serie ataków z użyciem Sabimaru i miecza. Użycie wymaga symboli ducha, trująca błękitna rdza na ostrzu Sabimaru wywołuje stan anormalny otrucie. Błękitna rdza tej starożytnej broni służyła przy przepędzaniu nieludzkich wojowniczych z klanu Okami. Dalej jest skuteczna przeciwko ich potomkom. No właśnie. I to jest super broń na właśnie wężookie. Więc jak będziecie mieć Sabimaru przed walką z wężookimi, to nie zapomnijcie tego używać, bo to jest bardzo fajne, żeby ich zatruć. Oczywiście to też działa na tych wszystkich snajperów i tak dalej, ale wydaje mi się, że szkoda many naszej tak zwanej. Szkoda tych duszków, symboli ducha, żeby je zużywać na tych snajperów, no bo w sumie tych snajperów to da się załatwić bardzo szybko, prawda? Tam tylko parę ciosów kataną i oni umierają, więc szkoda zużywać tej trucizny. No i dobra, tutaj wypadałoby sobie podkręcić troszeczkę te podstawowe pierdoły, jak na przykład to. No i na razie na tyle mnie tylko stać. Wypadałoby sobie iść dokupić inne pierdoły, bo aktualnie to mamy jeszcze to, tutaj najwyższy stopień tego ognia. Co prawda tu jest ogień wyższy, ale ten jest już niebieski, a nie czerwony, a mi bardziej zależy na czerwonym. I to jeszcze sobie muszę zrobić, to jest też bardzo ważne, a wręcz idealne pod pewnego bossa, ale to zobaczymy w przyszłości. To chciałem zrobić, bo to jest idealna obrona przeciwko bezgłowym. Tylko żeby to zdobyć, to najpierw muszę zdobyć tutaj pewne narzędzie, którego jeszcze nie posiadam. Jest to ostatnie narzędzie, które trzeba znaleźć. No i które tak czy inaczej znajdziemy, bo, że tak powiem, one jest nieomijalne. Więc... No, będziemy się bawić w upgrade'y tych drzewek dopiero jak zdobędziemy to i będziemy już mieć wszystkie dostępne i wtedy się będziemy bawić. Także tak, to by było na tyle i teraz jeszcze sobie skoczymy, jak tam z czasem jest, a w sumie czas już jest taki dość późny, no to chyba sobie nie skoczymy pozytywnie, to sobie skoczymy w przyszłym odcinku. Więc to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podoba odcinek. W przyszłym odcinku sobie skoczymy do świątyni Senpo, bo tam podobno schowali te ostrze nieśmiertelności, a wiadomo, przydałyby nam się jakieś dodatkowe dipsy, kurde, jakieś ostre. Więc weźmiemy sobie te ostrze, poszukamy tego oczywiście, może znajdziemy, może nie. Jak nie znajdziemy, to olejemy sprawę i pójdziemy szukać kwiatka w zatopionej dolinie. Pozytywni. Taka jest nasza przyszłość aktualnie. Jeśli wam się podobało, powtarzam, łapeczka w górę. Wszelkie komentarze mile widziane jak najbardziej. Jakieś pytania, śmiało walcie jak w dym, ja odpowiem na wszystko. Chyba, że to będzie jakieś mega głupie pytanie. No i tyle, trzymajcie się, cześć.